Solary zrobi interesy z 26 krajami. Żyjemy z tego, że 80% produkcji, która powstaje w Polsce, jest eksportowana. Największymi naszymi rynkami zbytu to są Polska i Niemcy, choć w ubiegłym roku więcej sprzedaliśmy w Niemczech niż w Polsce. W Niemczech jeździ już ponad 2000 naszych sztuk, ale nasze autobusy można spotkać i w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, jak i również na wyspie Reunion koło Madagaskaru. A taka najbardziej ważna informacja to w ubiegłym miesiącu wygraliśmy przetarg na dostawę 200 autobusów dla Belgradu, stolicy Serbii. Przyszłe kontrakty, przetargi, do których startujecie, które będziecie podpisywać? No to tak jak już mówiłem, to będziemy realizować kontrakt dla Serbii. 200 sztuk przegubów to jest duży kontrakt. Zostawiliśmy tam w pokonanym polu 5 innych konkurentów. Realizujemy, podpisany jest kontrakt na dostawę Solarisów do Warszawy. Realizujemy dostawy do naszych klientów włoskich i niemieckich. Szykują się jakieś nowe modele? Tak, Solaris rozwija i liczymy na to. Jest bardzo zaawansowane, są prace nad technologią autobusu elektrycznego. Wiążemy z tym dłuższą przyszłość. Po prostu on będzie pojazdem całkowicie bezemisyjnym i będzie go można używać w każdej sytuacji, w każdym mieście, w centrach ścisłych miast. Kiedy się pojawi na drogę? Znaczy, on już się pojawił. W tej chwili są robione jazdy testowe. On odjechał bardzo wielu klientów naszych w Polsce i za granicą. Zbierane są doświadczenia. I pierwsze autobusy do klientów zostaną dostarczone w tym roku. Tymi klientami są niemieckie miasto Brunswick i austriacki Klagenfurt.